Słuchajcie, dzisiaj chciałem was zabrać na niesamowitą miejscówkę i powiem tak, tej jesieni naprawdę dużo latałem. Praktycznie dałem z siebie ile tylko mogłem, bo niemal codzienne sesje, oczywiście nie zawsze się dało ze względu na różne tematy, ale mimo wszystko naprawdę wybitnie mi się latało. I jedno z miejsc, które znalazłem i które stało się moją ulubioną miejscówką, pomimo że mamy jednak kawałek drogi tam, są to Skały Zegarowe, a także okolice Zamku Smoleń. Dlaczego tak jest i dlaczego to jest moje ulubione miejsce? A mianowicie te wzgórza, które tam się znajdują, jest ich w sumie kilkanaście. One są zalesione, ale nawet z daleka, zresztą z bliska też i z każdej strony tworzą niesamowity klimat, a mianowicie wyglądają jak wyspy, sprawiają wrażenie wysp, które się wyłaniają z oceanu. I to miejsce jest naprawdę wybitne i z tego, z czego się najbardziej cieszę, to fakt, że w tym roku znalazłem miejsce widokowe na szczycie jaskini i to jest chyba najfajniejsza miejscówka, z której latałem w tym roku tutaj w pobliżu oczywiście mojego miejsca zamieszkania. Uważam, że miejsca obłędne są to Skały Zegarowe, tuż obok jest jaskinia i myślę, że warte jest odwiedzenia, nie jest tak znane to ta miejscówka, jest to maleńka Dolina Wodącej, do której trafimy, ale ma przeurok i zapraszam was już w tej chwili do tego epizodu. Zaczynamy zatem i startujemy. Leon zaraz zacznie szczekać. Polecimy najpierw tam do przodu. Nabierzemy troszeczkę dystansu pod słońce. Dobra, Leoś już nie szczeka. Już powiem, o co mi chodziło. Tu muszę się wznieść nad domem. Dokładnie. I teraz mamy całą alejkę idealnie widzianą z tej strony. Miniemy sobie ją właśnie dokładnie tak. Ja tu stoję po prawej stronie. Teraz polecimy tu w kierunku zamku, obok domku. I tu sobie zrobimy taki bardzo fajny przelot. Spokojny. Widać miejscowość Smoleń. Pięknie zamek stąd widać, mam tu na niego pełne światło. Tak, i teraz delikatnie zrobimy sobie tu krążenie. Elegancko go można pooglądać, a jednocześnie mamy teraz piękne kolory. Tam w tle Skały Zegarowe, zaraz tam pojedziemy. Teraz widziane są za basztą. Rewelacja. I to, co zrobię teraz, to wzniosę się dość mocno do słońca. 14, już mi spada napięcie, jeszcze kawałek. I teraz zrobimy sobie dive'a pięknego w stronę zamku, tak jak teraz. Od tamtej strony bym chciał bardziej, ale widać te całe kolory. Idealnie to wygląda. Troszkę wiatr mnie znosi, a chciałem go minąć z prawej strony. Tak jak teraz sobie go miniemy i tyle. Trudno. Jestem bardzo zadowolony. Akumulator jeszcze ma 0,3V do dyspozycji, 14,3. Ostatnie kółko i wracamy. Stąd też świetnie wygląda ten zamek. Ale wystarczy na tym etapie. Pojedziemy na Skały Zegarowe. Jeden szybki lot. Za tydzień tu wrócimy, nie? Teraz dive. Jeszcze odrobinę wzdłuż tych drzew. I wracamy do nas. Ja stoję na tej dróżce, już mnie widać z daleka. Bardzo fajny przelot. Sympatyczny. Jesienny. Żebym tylko nie przedzwonił na końcu w ten znak, to będzie cudownie.
I tyle. Będziemy lądować tradycyjnie do ręki. Ok. Troszkę mnie razi słońce teraz, ale dam radę. Pięknie. Welcome to Tango 2. Switch warning. Słońce daje niesamowicie. Ale jest pięknie. Polecimy sobie dive'em pierwszym pod słońce w kierunku skał zegarowych. Nie robiłem jeszcze takiego przelotu, ale spróbujmy. Nabierzemy dystansu w tą stronę. Tu są co prawda domostwa. Nabierzemy wysokości dokładnie tutaj, żeby też nie zgubić zasięgu, bo te działki są już ogrodzone, ale polecę jeszcze do przodu. To będzie właściwie one shot hero. Chciałem wam pokazać cały ten masyw, ale od strony wschodniej, co ciekawe. A wcześniej lataliśmy i dive był robiony od zachodu, czyli ze światłem, a teraz będzie robiony ze wschodu. To fantastycznie wygląda, słuchajcie, bo te poszczególne pagórki wyglądają, jakby to były, kurcze, takie wyspy. Wygląda to genialnie. Ja tu się postaram zmieścić też. Jestem pomiędzy skałami zegarowymi a czym? Pomiędzy skałami zegarowymi a jaskinią. Wygląda to rewelacyjnie. Teraz je można pięknie pokazać. I to było ze światłem. Stąd widać jaskinię. Jeszcze raz się opuścimy tu. Wygląda to super i przelecimy sobie teraz w kierunku zachodnim. Tu powinienem mieć dość dobry zasięg. Wygląda to rewelacyjnie, jak w bajce po prostu. I to pod światło wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. A zupełnie inaczej, nie? Teraz tym skrajem. I zaraz będziemy wracać. Mam jeszcze odrobinę akumulatora, możemy się wspiąć do skał zegarowych. Tu wygląda to chyba jeszcze lepiej. Tak, pięknie jest. Rewelacyjnie. Przelecimy sobie nawet proximity. I możemy powoli lądować. Jeden z fajniejszych lotów, jakie robiłem ostatnio. Bardzo mi się podoba. Jest jeszcze akumulator, nie za dużo, ale jest. To zrobimy taki przelot niziutki wzdłuż tego lasu i zagajniczka. Chyba taki, a może troszkę wyższy. Tu trzymając się drzew. Świetnie. Dobra, wystarczy. Akumulator nie z gumy. Ok, na GoPro się nagrywa. Znalazłem jeszcze jeden mały pakiet na XT30. I skoro tłukliśmy się taki kawał, to wypadałoby go wykorzystać. A wykorzystamy go w taki sposób, że podlecę pod skałę i zrobimy tam proximity. Mam nadzieję, że nie utkwimy na żadnym wysokim drzewie. Kolory są błędne tutaj. Delikatnie sobie zrobimy cruising pomiędzy tymi wierzchołkami. Teraz jest widoczność genialna. Nie powinienem zgubić zasięgu, bo tutaj widzę tę skałę, mam bezpośredni prześwit, one są 200 metrów ode mnie. Troszkę szerszym łukiem spróbuję je mijać. Będzie lepiej tak jak teraz, nie? Świetnie wyglądają, są bardzo strzeliste. Teraz z punktu widzenia drona one nie wyglądają aż tak stromo i tak strzeliście, ale są. Wierzcie mi, zorientowane są bardzo wysoko. Dobra. Tu jest jaskinia jeszcze i tu widzimy na zachód w stronę grodziska. A my sobie polecimy jeszcze kawałek tu. I wrócę kawałek ze światłem. Kolory są obłędne.
tu sobie wrócimy dokładnie tak. I chciałbym teraz przejść może troszkę wyżej. Nie mam za dużo akumulatora. Dobra, wracamy. Coś tutaj nadjechało. Spróbujemy w takim razie wrócić tędy. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ta sesja będzie dla Was mega motywacją, bo dla mnie na pewno super się latało, świetnie to wyglądało. I korzystając z okazji, chcę Was zaprosić do mojej Akademii Online, do korzystania z niej. Mamy już ponad 16 tysięcy użytkowników, także widać, że przy tak małej niszy daje to niesamowitą wartość. Znajdziesz tam sporo treningów, zarówno darmowych, jak i treningów w wersji premium, w wersji od pudełka, aż po projekty kreatywne. Fajna sprawa, mamy też społeczność tym 250 gramów. Szczęścia. Jeżeli chcesz czegoś więcej, chcesz więcej motywacji, a także dostępu do informacji, do społeczności, a także do mnie, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Pozdrowienia i widzimy się w kolejnym.